Ale wie pan, że we Włoszech brakuje maseczek, a w Polsce w internecie sprzedaje się je jako antywirusowe. Pomagają? Ale nie wiem właśnie, czy też doustnie, czy na ręce. Maseczkę, już niech się pan nie wygłupia. Takie maseczki zakrywające, takie nie białe. Nie pomagają. No one nie pomagają. One nie zabezpieczają przed wirusem. One nie zabezpieczają przed zachorowaniem. Dlatego... Naprawdę nie pomagają? Naprawdę nie pomagają. To co ludzie je noszą? Nie wiem. Kiedyś w Chinach i w całym świecie azjatyckim noszono je głównie z powodu smogu i z powodu pewnej kultury, która tam jest. Natomiast WHO nie zaleca, eksperci nie zalecają. Marszałek Grodzki, profesor, pulmonolog, lekarz przecież, pisze na Twitterze, że w obronie przed koronawirusem ważne jest, aby często dezynfekować ręce, i tu się panowie zgadzają, i nosić maseczki, gdy jesteśmy zakatarzeni lub czujemy się grypowo. Senat reaguje szybko, nakazałem rozmieścić w Senacie pojemniki do dezynfekcji i maseczki. Ale nie widziałem ani jednego senatora w maseczce jako żywo, a mamy sezon grypy. Może nikt nie jest zakatarzany. No, może. To po co maseczki? No jakby ktoś był.